Na program zaprasza Bank Spółdzielczy w Suszu, ulica Piastowska 11. Zapraszamy tutaj na linię startu, tak jest, cofamy się, cofamy, cofamy. Poranek powitał zawodników szykujących się do startu w triatlonie doskonałą pogodą. 248 zawodników wyruszyło na pierwszą konkurencję. Jedną z decyzji, jaką musieli podjąć sportowcy, był wybór, czy pływać w piance, czy tylko w stroju startowym. Wielu zawodników żałowało, że wybór padł na pianki, gdyż temperatura wody była wyjątkowo wysoka. Sam odcinek dla wielu okazał się jednak małym wyzwaniem. Czy to było rzucenie się na głębokie wody, czy może na płcizny suskie? No, raczej na płciznę. W Suszu w 1991 roku odbyły się pierwsze w Polsce zawody triatlonowe na dystansie sprinterskim. Od tamtej pory wielokrotnie miały tu miejsce Mistrzostwa Polski na dystansie olimpijskim, a nawet Puchar Europy. Suska impreza jest najdłużej organizowaną imprezą multisportową w naszym kraju i dla wielu zawodników obowiązkowym punktem sezonu. Przed startem pojawiło się wiele spekulacji związanych z tym, jak impreza odnajdzie się po porzuceniu przez firmę zewnętrzną organizacji w Suszu. Wszystkie obawy okazały się bezpodstawne i nic dziwnego, tego roczne zawody to zawody organizowane dla zawodników przez zawodników. Zawodnicy walczą na dystansie tak zwany pół Ironman. Jest to 1900 metrów pływania, jest to potem trasa rowerowa o długości 90 km, po czym zawodnicy biegną na trasę biegową i tam przebiegają 21 km 100 metrów. Czy wykańczamy? Nie wiem. Na pewno serwujemy im spory wycisk. Na pewno pogoda też ich nie oszczędza, ale staramy się spełnić wszystkie ich oczekiwania, jeśli chodzi o stronę sportową. Jako pierwsi pływanie zakończyli Filip Przymusiński i Piotr Grzegórzek, którzy prowadzili następnie przez 90 km trasy rowerowej, rozegranej na trzech pętlach. Reszta nadrabiała straty. Wysoka lokata to gwarancja wysokiej wygranej. Pula nagród w triatlonie to 45 tysięcy złotych, a łączna wartość nagród rzeczowych przekroczyła sumę 50 tysięcy. Tym samym był to opłacalny wysiłek. Jeżeli ktoś wstaje z kanapy, uważam, że potrzebuje roku, żeby się do tego przygotować. Szczególnie na tak ciężkiej trasie jak tutaj w Suszu. Jak ktoś uprawiał jakikolwiek sport, to myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy. Bezpiecznie, funkcjonalnie i z rozmachem to główne założenia organizatorów imprezy. Imprezy, która przyciąga do Susza nie tylko ludzi sportu, ale także biznesu. Urodziłem się w tym mieście i jestem poniekąd zaprzyjaźniony z tą imprezą już od 20 lat, odkąd ta impreza tutaj jest, ponieważ jest to wydarzenie dla wszystkich mieszkańców. Wiadomo, że z małych miejscowości sporo osób wyjeżdża w Polskę, niemniej jednak pamiętają o tych swoich małych miejscowościach. Jeżeli jest taka możliwość, to pomagają. Marka Jan Niezbędny generalnie pomaga wszystkim pasjonatom. W Suszu każdy ma jeden cel – zaprezentować się jak najlepiej. Po rywalizacji na jednośladach triatloniści musieli zagospodarować swoje siły jeszcze na bieg. Ostatnia rywalizacja potrafi sprawić, że jedni zyskują, a inni tracą. Tak było i tym razem. Dzięki znakomitej postawie podczas biegu pierwszy linię mety przekroczył Jakub Czaja. Były lekkoatleta mający na swoim koncie udział w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. 2 lata temu tutaj pierwszy raz w Suszu, byłem 21. Rok temu już postanowiłem zrobić Ironmana, ale najpierw się przecierałem znowu w Suszu, później Ironman w Kopenhadze i dzisiaj Susz, w końcu udało się wygrać. Zawsze mówiłem żonie, że chciałbym wygrać kiedyś takie zawody i się spełniło. Także już tylko mam jeden cel, poprawić się w Ironmanie i będę spełnionym triatlonistą. Pozostali ostatkiem sił pokonywali ostatnią z konkurencji. To był upalny i bardzo wymagający dzień bez chwili na odpoczynek. Dobre przygotowanie przełożyło się na rezultaty. W czołówce znalazł się Kacper z Częstochowy i trzeba przyznać, miał jeszcze dużo niespożytkowanej energii. Zdaniem konkurencji jego przewaga tkwi w centymetrach. 193 to troszkę jest, ale myślę, że wzrost mi sprzyja jak najbardziej. Długie ręce, długie nogi, można szybko biec, płynąć, jechać na rowerze.
Najlepsze wyniki w triatlon Susz 2013 uzyskał Jakub Czaja. Były olimpijczyk na mecie pojawił się z dwuminutową przewagą nad Filipem Przymusińskim. Podium uzupełnił Michał Siejakowski. Warto wspomnieć, że na wysokiej czwartej lokacie uplasował się inny polski olimpijczyk, Bartłomiej Pawełczak, który na swoim koncie ma srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w wioślarstwie. Za rok kolejna edycja i mnóstwo emocji. Organizatorzy już teraz zapraszają do Susza w dniach 28-29 czerwca 2014. Thank you.